Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam tajemniczą sprawę tragicznej śmierci Wiktorii Cafasso. Jest to przypadek, który od lat z różnych powodów fascynuje oraz przeraża. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Wiktoria Ann Elizabeth Cafasso urodziła się 8 czerwca 1975 roku w hrabstwie Surrey w Anglii. Jej ojciec był Włochem, a matka Brytyjką. I Wiktoria miała też młodszą siostrę. Gdy dziewczynka miała zaledwie kilka lat, cała rodzina przeprowadziła się do Włoch. Zamieszkali w Ospedaletti. Wiktoria miała podwójne obywatelstwo i potrafiła mówić biegle po włosku, angielsku oraz francusku. Pochodziła z zamożnej rodziny. Jej dziadek był zaangażowany w politykę w Rzymie w latach 70. Ojciec był radcą prawnym, a matka prowadziła biuro podróży. I ze względu na pracę mamy, Wiktoria często podróżowała i przez pewien czas pełniła funkcję przewodnika wycieczek. W 1995 roku miała 20 lat i planowała rozpocząć studia prawnicze. Jednak ostatecznie postanowiła przesunąć trochę w czasie rozpoczęcie studiów i najpierw odwiedzić swoich bliskich mieszkających w różnych częściach świata. Planowała polecieć do Anglii i tam spotkać się z babcią ze strony matki, a następnie polecieć na Tasmanię, gdzie mieszkał jej kuzyn, Simon Howard de Salisa. Do tej pory Wiktoria widziała go tylko dwa razy w życiu. Podróż w tamte regiony miała być najdłuższą, jaką kiedykolwiek odbyła sama. I jeszcze będąc w Anglii skontaktowała się z kuzynem i omówiła wszystkie szczegóły swojego przyjazdu. Z Anglii na Tasmanię dostała się lotem z przesiadkami w Hongkongu oraz Melbourne. Na miejsce dotarła 6 października. Tam spotkała się ze swoim kuzynem oraz jego przyjacielem Peterem Holderem, który akurat przyleciał z Sydney. Dom de Salisa znajdował się w Beaumarie. Po drodze trójka zatrzymała się jeszcze przy punkcie widokowym Shelley z widokiem na malowniczą plażę. Tam nawiązali rozmowę z trzema lokalnymi mieszkańcami i wśród tych osób była Hilda Jackson, która zapamiętała Wiktorię jako uroczą, bardzo miłą, spokojną i rozważną dziewczynę i zdaniem pozostałych łączyło je uderzające podobieństwo. Kobiety umówiły się, że któregoś dnia pójdą razem na plażę. Beaumarie to małe nadmorskie miasteczko na wschodnim wybrzeżu Tasmanii, leżące między Scamander a St. Helens. W mieście znajduje się jeden motel i tylko 150 domów. Miejscowość na stałe zamieszkuje zaledwie 350 osób, jednak latem to miejsce odwiedzają setki turystów z całego świata. Wiktoria większość czasu spędzała w domu Simona. W ciągu pierwszych kilku dni pobytu poszła na dwa krótkie spacery i 9 października wzięła udział w małym przyjęciu ze swoim kuzynem. Około 9 rano, w środę 11 października, wyszła na kolejny spacer, kierując się w stronę plaży. Wcześniej około 8:10 rozmawiała ze swoim kuzynem Simonem i powiedziała o swoich planach oraz pożyczyła od niego małą torbę. Około 10:00 Simon widział Wiktorię opalającą się na plaży. Hilda Jackson również widziała, jak Wiktoria wychodzi tego ranka i sama około 10:00 poszła pobiegać, jednak udała się w przeciwnym kierunku, na północ. Tego dnia miało dojść do niewyobrażalnej tragedii i ta decyzja o wyborze przeciwnego kierunku niż ten, w którym udała się Wiktoria, miała prześladować Hildę przez długi czas. Ciało Wiktorii Cafasso zostało znalezione na plaży, przy brzegu, około 13:30. Jako pierwsza zauważyła je Margaret McIntyre, która akurat wyprowadzała w tej okolicy swojego psa. W momencie swojego odnalezienia Wiktoria była niemal całkowicie naga, z wyjątkiem góry od bikini. Na jej ciele można było zauważyć liczne skaleczenia, rany kłute i siniaki. Straciła także kilka zębów. Śledczym udało się ustalić, że prawdopodobnie zmarła między 11:30 a 12:35. Od samego początku zakładano, że za tragedią Wiktorii stoją osoby trzecie.
Podejrzewano, że doszło do szamotanin z napastnikiem, w wyniku której dziewczyna straciła ubrania. Ślady bójki i niektóre rzeczy należące do zmarłej znaleziono na plaży w odległości 50 metrów od ciała. Była tam również torba, w której znajdowało się $509 w gotówce, walkman firmy Sony, butelka wody, okulary przeciwsłoneczne, krem do opalania, szalik i saszetka z dokumentami. W piasku leżał także zegarek, bransoletka, pierścionek oraz sandały. Wszystkie przedmioty należały do ofiary. Zegarek i bransoletka były uszkodzone i wyglądało na to, że zostały zerwane. Wśród przedmiotów brakowało jednak kilku rzeczy osobistych, które 20-latka z pewnością miała ze sobą tamtego dnia. Była to dolna część kostiumu kąpielowego, duży ręcznik, naszyjnik z muszlą, beżowe lniane spodnie oraz koszulka z nadrukiem wilka. Nie znaleziono też jej wybitych zębów ani możliwego narzędzia zbrodni. Przydzielony do sprawy inspektor Kim Steven miał za zadanie odebranie matki, ojca oraz babci ofiary z lotniska i przewiezienie ich na miejsce ataku. Powiedział, że nigdy nie zapomni tego uczucia, jak szedł z nimi po plaży, na której zaledwie kilka dni wcześniej zamordowano ich ukochaną córkę oraz wnuczkę. Ojciec Wiktorii, Giuseppe, zmarł zaledwie 5 tygodni później na atak serca. Policji udało się oszacować, że blisko 50 osób znajdowało się na tej plaży między godziną 8:30 a momentem odnalezienia ciała 20-latki. Mimo tak wielu potencjalnych świadków, żadna z tych osób nie była w stanie dostarczyć pomocnych informacji. 6 osób podało trasę, jaką tamtego dnia poruszała się dziewczyna, jednak te zeznania były ze sobą sprzeczne i na ich podstawie ostatecznie nie udało się jednoznacznie określić ostatnich kroków Wiktorii. Na plaży nie znaleziono też żadnych dodatkowych śladów i śledztwo wkrótce stanęło w miejscu. To było naprawdę przerażające, że ktoś odebrał życie dziewczynie w miejscu publicznym w biały dzień, a nikt tego nie widział. Działania policji w pierwszych kluczowych dla śledztwa momentach były głośno krytykowane. Miejsce zdarzenia nie zostało wystarczająco szybko odgrodzone i zabezpieczone i nie wykonano zdjęć miejsca zbrodni ani nagrań wideo z odnalezienia ciała. Ciało Wiktorii zostało przeniesione i przykryte plandeką poza miejscem zbrodni, co także potencjalnie mogło doprowadzić do zanieczyszczenia miejsca, w którym odkryto zwłoki, a także zatarcia ważnych wskazówek. Śledczym nie udało się też wykonać odlewów wszystkich odcisków stóp znalezionych w okolicy. Wśród dowodów znajdował się tylko jeden odcisk skierowany w stronę wody, a Geoffrey Adams, który był odpowiedzialny za pilnowanie ciała do momentu przybycia policji, twierdził, że na brzegu widział co najmniej 2 ślady stóp. To zabójstwo wstrząsnęło małym i spokojnym miasteczkiem. Do tej pory mieszkańcy ufali sobie nawzajem i nie czuli się zagrożeni. Często zostawiali otwarte samochody czy drzwi do domów, ponieważ w Beaumarie do tej pory nigdy nie doszło do podobnego incydentu. Teraz jednak mieszkańcy zaczęli wyprowadzać się z okolicy i obawiali się, że w miasteczku może grasować seryjny sprawca. Tragedia Wiktorii stała się swego rodzaju legendą opowiadaną ku przestrodze i nawet w pewnym sensie makabryczną atrakcją turystyczną. Kierowcy autobusów, przejeżdżając koło tej plaży, pokazywali ją pasażerom i mówili, że to właśnie tam doszło do tego głośnego zabójstwa. Podróżnicy zaczęli omijać Beaumarie szerokim łukiem, co bardzo negatywnie odbiło się na jedynym okolicznym motelu. W trakcie śledztwa na terenie Dana's Basin znaleziono damską kurtkę, na której było nazwisko córki jednej z osób wstępnie przesłuchiwanych w tej sprawie. Kurtka stała się przedmiotem obszernej analizy kryminalistycznej i przeprowadzono kilka linii śledztwa w celu ustalenia jej pochodzenia i znaczenia dla sprawy. W wyniku tego dochodzenia policja doszła do wniosków, że rzecz w rzeczywistości nie należała do córki osoby podejrzanej. Ubranie nie było własnością tamtej dziewczyny, ani nie było przez nią nigdy noszone. Najprawdopodobniej kurtka została celowo podrzucona lub była to jedynie zbieżność nazwisk.
Analiza kryminalistyczna nie wykazała obecności na materiale krwi pasującej do profilu DNA ofiary. Nie znaleziono absolutnie żadnych dowodów łączących kurtkę z morderstwem Wiktorii. Policja podążała również tropem sugerującym, że w to zabójstwo mogła być zamieszana włoska mafia. Ostatecznie jednak Interpolowi nie udało się znaleźć żadnych dowodów na udział przestępczości zorganizowanej. Śledczy doszli do wniosku, że najprawdopodobniej zabójca mieszkał w okolicy i miał gruntowną wiedzę na temat plaży oraz wydm. Dodatkowo musiała to być osoba z gwałtownym i nieprzewidywalnym temperamentem. Policja uważała też, że najprawdopodobniej zabójca jest kryty przez swoich bliskich i rodzinę, dlatego zaapelowali do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie, tak żeby sprawiedliwości mogło stać się zadość. I ostatecznie spośród blisko 300 potencjalnych podejrzanych wyłoniono trzech głównych. Był to lokalny rybak, lekarz oraz tajemniczy mężczyzna jeżdżący na motocyklu. Zatrudniono także profilera do stworzenia profilu psychologicznego sprawcy. 29 października 1995 roku ponad 1000 żałobników wzięło udział w pogrzebie 20-latki. 21 grudnia 1995 roku ekipa przydzielona do sprawy została ograniczona do 4 policjantów, a w styczniu 1996 do zaledwie 2. Mimo tego śledztwo kontynuowano przez następne 2 lata, a policja osuszała stawy i wielokrotnie przeszukiwała plażę, licząc na odnalezienie dodatkowych dowodów albo narzędzia zbrodni. Wyszło również na jaw, że kilka tygodni przed śmiercią Wiktorii jej koleżanka, Hilda Jackson, miała niepokojące spotkanie na plaży z mężczyzną, który później został zidentyfikowany jako rybak z pobliskiego miasta. Jak zwykle rano kobieta uprawiała jogging, gdy podszedł do niej nieznajomy. Stanął bardzo blisko i zapytał, jak najszybciej wyjść z plaży. Hilda nie czuła się w tamtej chwili komfortowo ani bezpiecznie. Pobiegła do domu i gdy weszła do łazienki, okazało się, że jej bielizna zniknęła z miejsca, w którym ją zostawiła. Później odkryto, że dziewczynie mieszkającej w pobliżu również skradziono bieliznę. Ktoś zabrał ją ze sznurka na pranie. Policja podejrzewała, że ze względu na łudzące podobieństwo fizyczne między kobietami, morderca, który odebrał życie Wiktorii, mógł tak naprawdę mieć na celu Hildę. Funkcjonariusze postanowili więc zorganizować prowokację. Ukryli się w okolicach wydm i przez kilka kolejnych tygodni prosili, żeby kobieta poruszała się swoją typową trasą. Miała nóż przytwierdzony do nogi dla bezpieczeństwa. Ostatecznie jednak obserwacja okazała się bezowocna i nie udało się schwytać żadnego podejrzanego. Wraz z rozwojem śledztwa oczyszczono z podejrzeń lokalnego rybaka, który był w stanie przedstawić solidne alibi, a wkrótce także lekarza położnika, Romana Hasila, który był podejrzewany przez policję przede wszystkim dlatego, że zataił prawdę na temat swojej kryminalnej przeszłości, gdy zaczynał swoją praktykę lekarską na Tasmanii. Mimo ogromnych starań ostatecznie nikomu nie postawiono zarzutów i morderca Wiktorii Casasso pozostawał nieschwytany. Co ciekawe, okazało się, że 2 lata wcześniej, przed tragedią Wiktorii, również na Tasmanii doszło do podobnego incydentu, którego ofiarą także była młoda kobieta. Nancy Granwald, 26-letnia turystka z Niemiec, udała się na Tasmanię i po raz ostatni była widziana około godziny 11 w piątek 12 marca 1993 roku. Jechała wtedy na czerwonym rowerze górskim wzdłuż autostrady. Tamtego dnia Nancy planowała odwiedzić swoją przyjaciółkę, Caroline Hood, ale nigdy nie dotarła do jej domu. Dopiero 6 tygodni po tym, jak ostatni raz była widziana, wszczęto śledztwo w sprawie zniknięcia. Nigdy nie znaleziono ubrań, roweru ani samej Nancy, pomimo poszukiwań na lądzie, w morzu i z powietrza. Jej los pozostaje zagadką, choć śledczy uważają, że najprawdopodobniej Niemka albo została zamordowana, albo przypadkowo potrącona przez przejeżdżającego kierowcę, który następnie skutecznie pozbył się dowodów przestępstwa. W
trakcie śledztwa na policję spłynęło ponad 280 wskazówek od mieszkańców, którzy twierdzili, że widzieli Nancy na terenie Tasmanii. Dzień po zniknięciu Nancy, prawnik z Hobart, stolicy Tasmanii, otrzymał nietypową wiadomość na swoją automatyczną sekretarkę. Zaniepokojony dzwoniący powiedział, że uczestniczył w wypadku na wschodnim wybrzeżu wyspy. Nie podał jednak żadnych szczegółów ani swoich danych kontaktowych, dlatego prawnik uznał, że to po prostu niesmaczny żart. Nie wiedział jeszcze wtedy o zaginięciu Niemki i usunął tę wiadomość. Okazało się, że krótko przed swoim zaginięciem Nancy była w tej samej okolicy co Victoria, a ostatni raz była widziana zaledwie 5 km na południe od miejsca zamordowania Cafasso. Australijska policja próbowała znaleźć jakieś powiązania między tymi przypadkami, ale ostatecznie nie trafili na żadne mocne dowody, które wskazywałyby na to, że te sprawy coś łączy. I w 1997 roku, po opublikowaniu odcinka programu telewizyjnego na temat zaginięcia Nancy, z Crime Stoppers skontaktował się anonimowy mężczyzna mieszkający w Queensland, który powiedział, że niegdyś potrącił rowerzystkę i pozbył się jej ciała. Policja próbowała ustalić jego tożsamość, ale niestety bezskutecznie. W 2004 roku wznowiono śledztwo w sprawie zabójstwa Victorii. W kolejnym roku koroner podał do wiadomości publicznej więcej szczegółów dotyczących jej śmierci. Przekazał, że kobieta została zaatakowana na plaży tępym przedmiotem, którym wybito jej 3 zęby, a gdy straciła przytomność, została zaatakowana nożem i dźgnięta ponad 40 razy. Jej twarz i głowa były pokaleczone. Została również dźgnięta w plecy i klatkę piersiową, a ostateczną przyczyną zgonu były 2 rany kłute, które przebiły serce. Miała też złamane kości w prawej ręce, a na jej ciele nie znaleziono żadnych odcisków palców ani innych śladów biologicznych. Na podstawie autopsji nie można było ustalić, czy napastnik był leworęczny czy praworęczny. Nie doszło też do ataku na tle seksualnym i ze względu na to, że na plaży zostały jej pieniądze i biżuteria, wykluczono także motyw rabunkowy. Narzędziem zbrodni był najprawdopodobniej nóż myśliwski z ostrzem o długości 20 cm, którego nigdy nie udało się odnaleźć. W 2009 roku policja postanowiła ponownie przesłuchać Romana Hasila, lekarza, o którym wspomniałam już wcześniej, który był przesłuchiwany w związku z tą sprawą już w 1997 roku. Hasil w czasie, gdy doszło do morderstwa, mieszkał w St. Helens, czyli niedaleko miejsca zbrodni. Przyjechał na Tasmanię w latach 90. i pracował jako położnik w Royal Hobart Hospital. Został zatrudniony w australijskim szpitalu po tym, jak zwolniono go z więzienia w Singapurze, gdzie odsiadywał wyrok za grożenie swojej drugiej żonie, Rose Doyle. Groził kobiecie 30-centymetrowym nożem do rzeźbienia i powiedział, że pokroi ją na małe kawałeczki i nikt jej nie znajdzie. Jego trzecia żona, Sally Hasil, również twierdziła, że znęcał się nad nią fizycznie i nawet połamał jej żebra. Gdy doszło do zabójstwa Victorii, Sally była na Tasmanii razem z mężem i przekazała policji, że Roman pił wówczas ogromne ilości alkoholu i miała poważne podejrzenia, że mógł stać za śmiercią turystki. Sally zapytała go nawet o to wprost, a jego odpowiedź była niejednoznaczna. Podczas swojego pierwszego przesłuchania w latach 90. dr Hasil powiedział, że w czasie morderstwa był w domu, jednak nikt nie był w stanie tego potwierdzić, więc nie miał mocnego alibi. Śledczy nie mieli jednak żadnych mocnych dowodów na jego winę, dlatego po tym, jak pobrano od niego odcisk stopy oraz DNA, musiał zostać wypuszczony. Zauważono jednak, że mężczyzna miał zadrapanie na twarzy. Powiedział, że powstały, gdy upadł, będąc pod wpływem alkoholu. W czasie śledztwa wyszło również na jaw, że dr Hasil stanowił zagrożenie również dla swoich pacjentów. Ponad 10 osób oskarżyło go o nieodwracalne uszczerbki na zdrowiu w wyniku niepoprawnie przeprowadzonych przez niego zabiegów. Rada Medyczna Tasmanii stwierdziła, że nie okazał im wyroku skazującego za przemoc domową, gdy starał się o posadę w szpitalu.
a nowozelandzkie władze potwierdziły, że w 2008 roku Hasil przyszedł pijany do pracy i został kilkukrotnie zatrzymany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. W 2009 roku Charlie de Salisa, brat Simona, kuzyna Victoria Cafasso, podjął się realizacji filmu dokumentalnego o tej sprawie. Zatytułował go Someone's Daughter, czyli czyjaś córka. Wspomniał, że jego brat po odnalezieniu ciała sam stał się jednym z podejrzanych i ostatecznie wyprowadził się z Tasmanii. Charlie, tworząc dokument, miał na celu oczyścić imię swojego brata oraz pomóc w odnalezieniu prawdziwego zabójcy kuzynki. Melanie Calvert, tasmańska pisarka, w 2014 roku wydała książkę zatytułowaną Zagadka plaży Beaumarie na Tasmanii. Co stało się z Nancy i Victorią, w której wymieniła trzech podejrzanych – rybaka, motocyklistę oraz lekarza. Wyszczególniła również wszystkie podobieństwa między tragedią Victorii i zaginięciem Nancy. Za wskazówki w sprawie tego, co spotkało Nancy, wyznaczono nagrodę w wysokości aż 500 tysięcy dolarów, a za informacje w sprawie Victorii wciąż obowiązuje nagroda w wysokości 100 tysięcy dolarów. Niestety, do dziś, mimo upływu dziesiątek lat i ogromnych starań, nie udało się ustalić tożsamości mordercy Victorii. Ta osoba wciąż pozostaje na wolności i jest bezkarna. Podobnie jak nie udało się poznać prawdy na temat losu Nancy. Z każdym rokiem szanse na to niestety maleją. Jestem bardzo ciekawa, co wy o tym sądzicie. Podzielcie się proszę swoimi odczuciami w komentarzach, jak również, jak zwykle, możecie dzielić się swoimi propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii, a także miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!